Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Ryngraf i jest to cykl Czytamy Razem, który rozpoczął się w ubiegłym roku. Rok się skończył, zaczął się rok 2022, a my dalej czytamy. Tyle jeszcze rozdziałów przed nami. Jesteśmy na rozdziale 17, a jest ich chyba 34. Tytuł dzisiejszego rozdziału Papieże a liberalny katolicyzm. Rozpoczyna go cytat z Piusa IX. Liberalny katolicyzm to prawdziwa plaga. Zanim przejdziemy dalej, jak zwykle zachęcam, żeby subskrybować, rozpowszechniać ten kanał. Jestem również bardzo wdzięczna wszystkim, którzy ten kanał w jakiś sposób wsparli, wspierają. Zachęcam również do tego, żeby obejrzeć te programy, które się ukazały na tym kanale w zeszłym tygodniu. Między innymi jest nowy cykl rozmów za kulisami historii. Kilka dni temu w tym cyklu była rozmowa z Filipem Podstawskim na temat strategii działania masonerii. I tutaj ten rozdział jest bardzo krótki, tak więc na początku zastanawiałam się, tak jak bardzo często się tutaj zastanawiam, czy nie przeskoczyć, czy nie zrobić dwóch rozdziałów. Natomiast jest ciekawy cytat, którym zaczyna się ten rozdział. Rozdział ma dotyczyć tego, jak papieże potępiali liberalny katolicyzm, ale tak naprawdę to on jest w dużej mierze podsumowaniem tego, co mówiliśmy wcześniej. Również na kanale na YouTube Andegavenum można znaleźć mój taki dłuższy wykład o różnych tekstach papieskich, w których właśnie ten liberalizm był przez papieży krytykowany, co oni rozumieli przez liberalizm, na jakich zasadach go krytykowali. Tutaj, akurat w tym rozdziale, chodzi o takie rozumienie tego liberalizmu, czy też właśnie liberalnego katolicyzmu, które miałoby zmierzać do pogodzenia Kościoła z tym, co autor tutaj nazywa zasadami rewolucji francuskiej. I mamy tutaj cytat z księdza, z ojca Roussela. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Jeśli nie, to przepraszam. W który ten cytat również odwołuje się do Komuny Paryskiej, i dlatego pomyślałam, że trochę więcej dzisiaj sobie między innymi o tej Komunie Paryskiej powiemy, tak żeby oddać też ten cały kontekst historyczny. Oczywiście w całości na pewno się to nie uda, ale żeby chociaż przybliżyć jeden z aspektów. Tak więc dzisiejszy rozdział zaczyna się takim cytatem. Tym, co gnębi wasz kraj i nie pozwala mu zasłużyć na Boże błogosławieństwo, jest pomieszanie zasad. Powiem wam, co myślę i nie będę trzymał tego w tajemnicy. To, czego się obawiam, to nie tyle wszyscy ci biedni ludzie z Komuny Paryskiej. To, czego się obawiam, to ta nieszczęsna polityka, ten katolicki liberalizm, który jest prawdziwą plagą. Ta zabawa w huśtawkę, która może doprowadzić do ruiny religii. Bez wątpienia należy praktykować miłość bliźniego i robić co tylko się da, aby z powrotem przyprowadzić zbłąkanych, ale przecież w tym celu nie trzeba podzielać ich opinii. Zastanówmy się tutaj może trochę nad samą Komuną Paryską, bo ona jest tutaj wspomniana tylko pokrótce, więc no, warto tak przypomnieć ten kontekst historyczny. To był rok 1871. Komuna Paryska została proklamowana po tym, jak rząd został ewakuowany, jak z Paryża wycofały się wojska oblężone przez Prusaków. I najważniejsze akty prawne związane z Komuną Paryską, właśnie akty prawne Komuny Paryskiej, dotyczyły między innymi rozdziału Kościoła od państwa, tak więc nacjonalizowano majątek Kościoła.
obieralności i usuwalności urzędników, powszechnego, bezpłatnego i laickiego nauczania oraz reform społecznych. Częściowa nacjonalizacja zakładów produkcyjnych, ochrona pracy i płac, ustanowienie okręgowych biur pośrednictwa pracy. Wojska rządowe 2 kwietnia wkroczyły na przedmieście Paryża i następnie w kolejnych miesiącach w maju we władzach komuny paryskiej przewagę uzyskali zwolennicy terroru. Podpalono budynki publiczne i rozstrzelono zakładników. Rządowe wojska przystąpiły do ofensywy. Pomimo zaciętej obrony 28 maja opanowały miasto. W walkach ulicznych i egzekucjach zginęło około 20 tysięcy komunardów i mieszkańców Paryża. Komuna paryska miała wpływ na rozwój, na dalszy rozwój tego właśnie ruchu robotniczego. Przez nią została zapoczątkowana ochrona pracy, opieka socjalna, które następnie pod koniec XIX wieku jako takie postulaty zostały wpisane do programów wszystkich ówczesnych partii robotniczych. Następnie do tej tradycji komuny paryskiej będą się odwoływać komunizm rewolucyjny Marksa, Lenina, czy też coś, co możemy nazwać pragmatycznym socjaldemokratyzmem. Możemy sobie tutaj przeczytać o przedstawicielach komuny paryskiej, jaki to jednak ma związek z tym naszym tematem. Otóż warto sięgnąć do książki Masoneria, czyżby papierowy tygrys, której autorem był francuski pisarz katolicki Arnaud de la Sue, który żył 95 lat, to jest ciekawe, zmarł 4 lata temu, w 2017 roku, w wieku 95 lat. W tej książce on opisuje strategię działania masonerii i właśnie ta komuna paryska pojawiła się jako jeden z cytatów w moim programie z Filipem Podstawskim, gdzie on omawiał zasadę masonerii, którą można nazwać zasadą dwóch rąk, czyli tutaj również takie dwie siły konfliktu miały być razem zarządzane. Przeczytam może jeszcze inny cytat z tej książki dotyczący komuny paryskiej. Po upadku drugiego cesarstwa i po zawarciu rozejmu między Francją a Niemcami, kończącego wojnę 1870 roku, nastąpił epizod komuny paryskiej. Rząd rewolucyjny, który utworzył się w Paryżu po wybuchu powstania w marcu 1871 roku i podległa mu komuna, zostały zmiażdżone przez armię pod rozkazami rządu jedności narodowej. Masoneria odegrała rozstrzygającą rolę w wybuchu komuny, co też natychmiast zostało powitane jako triumf masonerii. 26 kwietnia 1871 roku zarządzano ogólną zbiórkę masonerii wszystkich rytów. Następnie gęstniejący z minuty na minutę tłum, który liczył ponad 10 tysięcy masonów przybranych w swoje insygnia, udał się procesjonalnie do ratusza, aby powitać władzę powstańczą. A mówca zawołał, że komuna jest największą rewolucją, jaką przyszłość światu podziwiać, że jest nową świątynią Salomona, której masoni mają obowiązek bronić. Co ciekawe, tutaj przywódca tego rządu jedności narodowej, Thiers, który był odpowiedzialny w pierwszym rzędzie za krwawe stłumienie komuny, a dokonano tego kosztem 25 tysięcy zabitych, należał do karbonariuszy. No i właśnie tutaj widzimy poniekąd tą zasadę dwóch rąk. W gabinecie, który on uformował, na 9 ministrów znalazło się aż 3 masonów. Więc no jest tutaj jedynie taki fragment, nie będę całego tego opisywać, gdyż
Jest to już trochę inny temat. Może wróćmy do naszej książki. No dzięki temu, że ten rozdział jest krótki, możemy sobie pozwolić na różne dygresje. Mamy tu kolejny cytat, który pochodzi od Piusa IX. Pius IX, różne jego teksty również mówią o walce z liberalizmem, z czymś również, co możemy nazwać tym takim duchem tego świata, ogólnie mówiąc, w walce z tym duchem katolickim. Do jednego z biskupów Pius IX pisał, aby ten wpajał w umysły zgromadzenie katolickiego, że ganiąc tak często sekciarzy wyznających liberalne opinie, nie mieliśmy na myśli zadeklarowanych wrogów Kościoła, których nawet nie warto byłoby demaskować, lecz raczej, że ci, o których mówimy, są jakby utajonymi nosicielami wirusa zasad liberalnych, którego wchłonęli z mlekiem matki. Więc tutaj już widzimy, że pewne poglądy stały się bardzo powszechne w środowisku. Dalej papież pisze, zuchwale zaszczepiają oni tego wirusa w umysłach ludzi, jak gdyby nie był on nasycony oczywistą złośliwością i jak gdyby był tak nieszkodliwy dla religii, jak sądzą. W ten sposób krzewią zasiew tych kłopotów, które tak długo utrzymywały świat w stanie rewolucji. Choć dzieci tego świata są bardziej przebiegłe niż dzieci światłości, to ich, czyli wrogów Kościoła, podstępy i gwałty odnosiłyby niewątpliwie mniejsze sukcesy, gdyby wśród tych, którzy zwą się katolikami, nie było takich, co wyciągają do nich przyjazną dłoń. Tak niestety są tacy, co sprawiają wrażenie, że pragną iść w zgodzie z naszymi wrogami i usiłują doprowadzić do przymierza pomiędzy światłością a ciemnością, do układu między sprawiedliwością a nieprawością za pomocą doktryn tzw. liberalnego katolicyzmu, które opierają się na najbardziej zgubnych zasadach i schlebiają władzy świeckiej, gdy ta napada na rzeczy duchowe, i zmuszają umysły do szacunku albo przynajmniej do tolerancji wobec najbardziej nikczemnych praw. Zupełnie jak gdyby nie było napisane, że nikt nie może służyć dwóm panom. Są oni o wiele bardziej niebezpieczni i szkodliwi niż zadeklarowani wrogowie. Nie tylko dlatego, że wspomagają wysiłki tych ostatnich, być może nie zdając sobie z tego sprawy, lecz również dlatego, że utrzymując w pewnych granicach potępione poglądy, przybierają pozory uczciwości i czystości doktryny, mamiąc nieostrożnych zwolenników porozumienia i zwodząc uczciwych ludzi, którzy sprzeciwiliby się jawnemu błędowi. W ten sposób dzielą umysły, zrywają jedność i osłabiają siły, które powinny zjednoczyć się w walce z wrogiem. Warto tutaj się odwołać do sylabusa Piusa IX. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie czytał tego krótkiego tekstu sylabus, jest to zbiór potępionych tez, które właśnie wcześniej już się pojawiały, czy to w listach, czy w przemówieniach Piusa IX, ale wtedy jako pojawione się, jako takie, które się pojawiły w tych przemówieniach, nie były przez niektórych brane na poważnie jako oficjalne stanowisko Kościoła. Dlatego właśnie papież postanowił wydać taki oficjalny dokument, sylabus, który ma właśnie to, co w Kościele nazywamy dokumentem ex cathedra, czyli właśnie nazywamy to tym nieomylnym nauczaniem. Ten dokument spełnia te warunki, chociaż tutaj są różne dywagacje, czy spełnia, czy nie, ale właśnie on po to został napisany, żeby pewne tezy potępić oficjalnie, dlatego też jest napisany w taki prosty sposób. Po prostu jest wymieniona grupa poglądów, na które katolik nie może się zgodzić. I tam zwłaszcza było potępione coś, co papież nazywa liberalnym katolicyzmem, który
Niestety, jak tutaj papież już w tamtych latach przyznawał, w chociażby tutaj tym dokumencie, jakim był takie brewę do redaktorów Dziennika Katolickiego w 1876 roku, że ma ten liberalizm katolicki wielu zwolenników wśród ludzi uczciwych i wydaje się mniej oddalać od prawdy, a przez to jest jeszcze bardziej niebezpieczny dla innych, bo łatwiej może w błąd wprowadzać nieostrożnych. A gasząc niepostrzeżenie i w ukryciu ducha katolickiego osłabia siły katolików, a wzmacnia nieprzyjaciół. Tak więc widzimy tutaj, skąd się wziął ten taki duch liberalnego katolicyzmu, że już wtedy musiał być obecny w kościele taki nurt różny od tego tradycyjnego katolicyzmu, jednak wtedy jeszcze papieże ostro ten nurt ganili. I co ciekawe, tutaj arcybiskup Lefebvre zauważa, że na te wszystkie potępienia, no, które wychodziły ze strony papieża, ci, którzy nazywali się liberalnymi katolikami, nie reagowali, nie czuli skruchy, nie czuli, że powinni jakoś zmienić swoje zdanie. Arcybiskup Lefebvre tutaj właśnie się zastanawia, jak to jest możliwe, że po tym wszystkim, po tych potępieniach, ci liberalni katolicy dalej jeszcze się oburzają, gdy nazywa się ich zdrajcami, gdy nazywa ich się wiarłomącami i gdy się ich nazywa niebezpiecznymi wrogami Kościoła. I na koniec tutaj, może dzisiaj po prostu przytoczymy te cytaty, ponieważ ten rozdział jest krótki, ale możemy z niego dużo, dużo wycisnąć. Ja myślałam, że po prostu go tak dzisiaj przeskoczymy do kolejnego. Od razu tutaj mówię, kolejne rozdziały będą bardzo ciekawe. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego cyklu, nie słuchaliście, gdyż jest to bardziej słuchowisko. Ostatnio właśnie w formie takich podcastów te rozdziały nagrywam. Będą kolejne rozdziały bardzo ciekawe, a te poprzednie, no, żeby zrozumieć kolejne, jeśli jeszcze nie zrobiliście tego, sięgnijcie po książkę, kupcie książkę, oni go zdetronizowali, sięgnijcie do kolejnych odcinków, gdyż kończy się właściwie taka część wprowadzająca i tłumacząca pojęcia, a teraz będziemy mówić o kolejnych konkretnych postaciach, o Lamennais będzie w kolejnym rozdziale. I za 2 tygodnie będzie jeden z ciekawszych odcinków od Maritaina do Yves Congara. To będzie bardzo ciekawe. Potem będą papieże, Sobór Watykański II. Będzie ciekawy rozdział Spisek Loży Alta Vendita. No więc chyba nie mam tutaj sposobności, by jakiegoś z tych rozdziałów pominąć. Na koniec możemy się zastanowić, dlaczego akurat ten cytat jest to cytat z Emila Kellera, który był francuskim deputowanym z 1865 roku. Będzie to dosyć długi cytat, cały dzisiejszy rozdział właściwie się na cytatach opiera, ale przeczytamy go, spróbujemy go zrozumieć. Na czym więc polega ten kompromis, do którego dążono od wielu lat, a który formułowany jest dzisiaj w sposób coraz bardziej naglący? Jakie miejsce chcą oni przyznać Kościołowi w tym gmachu, z którego najpierw trzeba było Kościół wypędzić? Liberałowie i rządzący chętnie akceptują Kościół jako pomocnika, ale poza Kościołem i jego władzą zachowują dla siebie pełną niezależność, nieograniczoną suwerenność i całkowitą wolność działania. Pozostawiają Kościołowi domenę sumień pod warunkiem, że Kościół pozostawi im sprawy polityczne i uzna społeczną skuteczność nowoczesnych idei, znanych jako zasady roku 1789. Wiele szlachetnych umysłów dało się złapać w tę pułapkę i nie może pojąć, jak można odrzucać te tak umiarkowane zasady. Jedni odchodzą od Kościoła, wyobrażając sobie w sposób niedorzeczny, że rzeczywiście wymaga on rezygnacji z postępu i wolności. Inni znowu Kościoła bynajmniej nie opuszczają, ale nie mają odwagi zaprzeczyć wartości nowoczesnych haseł. Jeszcze inni,
czynią pracowite wysiłki, by przekonać Kościół do zaakceptowania, tak jak zrobili to oni, proponowanego porozumienia. W dobrej wierze są przekonani, że udowodniono im, iż poza pewnymi szczegółami zasady 1789 roku są czystymi zasadami chrześcijańskimi i że warto byłoby przyjąć je i sprawić, by stopniowo i łagodnie Stolica Apostolska je uznała i pobłogosławiła. Jest to cytat z tekstu, który się ukazał w Paryżu w 1865 roku. A więc właściwie 100 lat, tak około przed soborem. I ten cytat arcybiskup Lefebvre komentuje następująco. No, że otóż to, właściwie tego dokonano na drugim soborze watykańskim. Liberałowie zdołali nakłonić papieża i sobór do udzielenia błogosławieństwa zasadom 1789 roku. Postaram się rozwinąć ten temat później, więc jak widzimy, ten rozdział jest jedynie wprowadzeniem do kolejnych rozdziałów, ale również nie można go pominąć, tak jak ja chciałam, bo często my w dzisiejszej dyskusji, gdy się mówi o kryzysie Kościoła, to mówi się o tym Soborze Watykańskim II jako o takim punkcie zwrotnym i tak się wydaje, jakby przed tym soborem wszystko było zupełnie inaczej i nagle ten przewrót o 360 stopni dokonał się na soborze. No otóż widzimy tutaj takie zalążki spisku starania, aby stopniowo pewne zasady weszły do umysłów przedstawicieli Kościoła, zaczęły się dużo wcześniej. I najpierw zaczęto tworzyć ruch katolików liberalnych i ten ruch był już potępiany wcześniej, już przez Piusa IX. Tylko że właśnie bardzo długo te poglądy nie dotarły do Watykanu, nie dotarły do głów papieży. Dlatego tutaj ten okres Soboru Watykańskiego II jest takim przewrotem, kiedy te poglądy potępiane przez papieży, przeczytajcie sobie sylabus, jeśli byście chcieli tutaj z tym polemizować i porównajcie sobie te potępione zdania w sylabusie z tym, co głosili papieże posoborowi. Tutaj najbardziej widać ten aspekt ciągłości i zmiany w Kościele. Widzimy, że ten przewrót był przygotowywany dużo wcześniej. Widzimy, jaka też była tutaj rola w Francji, rola tych róż masońskich, jeśli tutaj mamy też mowę o komunie paryskiej, ale widzimy, że to było takie strategiczne zagranie. I w kolejnych rozdziałach będą inne jeszcze przykłady osób, które uważając się właśnie za katolików, zaczęły wsiać, zaczęły promować zasady jawnie niekatolickie. I stąd bierze się pomieszanie pojęć w dzisiejszym świecie. Stąd bierze się problem dzisiejszych czasów, dzisiejszego świata, że bardzo często nawet osoby, które uważają się za konserwatystów, przyjmują te zasady rewolucyjne na porządku dziennym. U mnie na kanale ktoś się oburzał, że skrytykowana została sytuacja, w której Andrzej Duda zapala świece hanukowe i mówi, tu jest Polin. No, że ktoś powiedział, że przecież mamy tak wolność wyznania, no, a Polin to po prostu znaczy Polska, że nie widzą w tym nic dziwnego. No otóż no, jest to również pytanie, skoro to jest w Pałacu Prezydenckim, skoro to jest oficjalnie, to na jakich zasadach my chcemy budować, gdyż jest to uroczystość nie tylko kulturalna, ale religijna, ale również światopoglądowa. I wcześniej, tym bardziej, że nie było żadnych oficjalnych uroczystości związanych chociażby z rozpoczęciem Adwentu, które było w tamtym czasie, czyli też mamy mieć takie oficjalne uroczystości muzułmańskie, hinduistyczne może, buddyjskie i cały czas tutaj się pojawia pytanie, czy rzeczywiście jest możliwa taka liberalna
Wolność wszystkich religii, wszystkich wyznań, wszystkich poglądów, czy to czasem nie doprowadza jednak do dyktatury i czy to nie doprowadza do tego, że wypaczy się to, co jest prawdziwe, to, co jest fałszywe, że nie zrozumiemy tego, czym jest prawda i że ta prawda po prostu się w tym chaosie pojęć nie dość, że zagubi, to jeszcze nie będzie miała miejsca, bo każdy, kto chciałby prawdę wypowiedzieć, o nią walczy, będzie uznany za tak zwanego właśnie faszystę, czy jakiegoś radykała, czy jeszcze inaczej, to właśnie on zostanie potępiony. I tak te dzisiejsze czasy wyglądają. I tutaj właśnie dzięki tej książce warto sobie prześledzić krok po kroku, jak to wyglądało historycznie. Nie chciałam też dzisiaj Was już za bardzo przesycać innymi cytatami, więc cieszę się, że akurat 2 stycznia wyszedł program nie aż tak bardzo przytłoczony różnymi faktami i cytatami. Mam nadzieję, że mimo wszystko był też ciekawy. No, za tydzień i za 2 tygodnie będzie jeszcze ciekawiej, więc proszę, żebyście zostali ze mną, żebyście subskrybowali, kliknęli kciuki w górę i do zobaczenia.